Hej wszystkim, ja jestem Popa, zaraz was w kolejnym odcinku z modyfikacji do Gothic 2 Lobos. W poprzednim odcinku skończyliśmy większość questów u Carlosa, tego przyjaciela od drewna, zaraz wam powiem. Od Miguela. I teraz tak naprawdę mamy już nic do roboty, chwilowo będziemy musieli raczej spać, ale zauważyłem jedną rzecz. Bo ten pomocnik alchemika w ogóle nie wrócił. Teraz jeśli podejdziemy sobie do Lorda, zobaczcie. Lord od razu do nas zaczyna gadać. Stój, skazańcu! Pomocnik naszego alchemika nie wrócił. Zastąpisz go na jakiś czas, wypełniając każde jego polecenie. Oto kamienna tabliczka, dzięki niej strażnik przepuści ci do jaskini. Jak widzicie, mamy dostęp teraz do alchemika. Dzięki czemu możemy zdobyć środek na insekty. Możemy też zrobić łodygi bagiennego ziela. Dla Halida. Mamy już kolejne dwa questy zrobione. Oczywiście sobie klasycznie zapiszemy, pogadamy z Miguelem, zobaczymy, czy on ma coś tam do powiedzenia. Tak. Asystent biologa nie wrócił wczoraj do obozu. Jesteś pewien, że twój specyfik wabił tylko wady? Poważnie? To najlepsza nowina od kiedy wyszedłem z paki. Zgadnij, kogo wysłał innego miejsca. Ciebie? To się nazywa mieć szczęście. Widzisz, jaki stary Miguel sprytnie załatwił ci nową robotę? Tylko nie zapomnij o kremie na te cholerne insekty, jak już tam będziesz. Jasna sprawa, postaram się coś wymyślić. Może powinienem zorganizować więcej tych popłuczyn? No i pięknie. Dobra, dostaliśmy stałe ekspo za darmo. Możemy iść do alchemika zobaczyć, co tam się dzieje. I przy okazji właśnie wykręcić te dwa... dwie łodygi. To znowu ty? Zaczynasz mnie drażnić! Przepuść mnie, mam tu zieloną tabliczkę. Wchodź, ale tylko do biologa. Oho, czy tam coś jeszcze jest? Interesujące. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Oczywiście sobie klasycznie zapiszemy. Mogę to wziąć? Mnie o to pyta. Mogę, o proszę. Mamy kolejnego expa. Sztos. Wiem, że o tym nie wiesz. 500 expa. Rozumiem. Kozacko. Zobaczmy tego na książki. Było dokładnie tak, jak mówisz. Furia w pełni. Gdy mrokiem już wszelkie tereny noc głucha okrywa, na nieboskłonie wyłania się furia. Niezbadana, a majestatyczna. Przerażająca, a piękna. Czerwona planeta. Co noc oczarowująca swą niepoznaną tajemnicą. Jątrzy się na niej żar skąpana w ogniu świętego Oriona, niedostępna dla zwykłego śmiertelnika. Kulminacja największej temperatury na Furii przypada na godzinę przed północą i trwa godzinę po niej. To właśnie wtedy piekielny żar trawi bezskresne płaci u Furii. Popękana niczym zaschnięte morze pustyń Lobosu odpoczywa za dnia, by nocą znów pojawić się na niebie i trawiona być milionami ognisk. Magom zakonu Oriona znane są sztuki czerpania mocy z Furii, apogeum mocy wyzwalają wówczas, gdy Furia jest w pełni. Interesujące. Mamy lore dotyczący Furii. Do tej pory za każdym razem zastanawiałem się, na jakiej zasadzie ma to działać. Co tu robisz? Natychmiast to dodejdź! Dokąd prowadzi ten korytarz? To droga do siedziby Wielkiego Neptuna! Kto ci w ogóle to wpuścił? Precz są tu łachmaniarzu! Okej, czyli tam nie pójdziemy. Ale mamy expa. Ode mnie 600 nawet. I tu mamy pana alchemika prawdopodobnie. I tak, wiesz co? Zastanawiam się właśnie, czy jeśli on jest odwrócony mnie plecami, to czy mógłbym go okraść ze wszystkiego? Chyba mogę. Przydałoby się to zrobić, zanim się odwróci. Słyszę. Mam jeszcze jakieś zębaty ziele, serafisy, leśne jagody. Nie chcę o tym słuchać. Wosk. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Mięso kopacza, bagienne, zielono, sporo tego jest. O, przyzbieraj, teraz zobaczymy. Zanim mi się odwróci, zobaczymy, czy mogę... Mogę mu ojumać skrzyneczkę. Mezurki, dragoty, pięknie. Dobra. To wszystko tylko no i tutaj mamy stół alchemiczny. To moglibyśmy właśnie wykręcić dwa zielska. Zmieszaj jeden z win łodygi. Przygotuj skręta. Przygotuj skręta. Pięknie, mamy dwa skręty. I teraz możemy dać je Halidowi. Dzięki czemu mamy kolejnego questa załatwionego. Nie wiem, czy można. Na pierwszym pogadajmy z alchemikiem, właściwie z biologiem. Witaj, nazywam się Leo. Jesteś nowym pomocnikiem? Zgadza się. Nie zasłużył. Jak zapewne słyszałeś, mu poprzedni asystent udał się po świeże zioła i już nie wrócił. I tak, wiesz. Niech Orion czuwa nad jego biedną duszą. Zazwyczaj pomagał mi tu przy stole alchemicznym, ważąc mikstury, bym ja mógł oddawać się badaniom roślin. Drugą częścią jego pracy było zapatrywanie mnie w rośliny. Żołnierze również dostarczali mi rośliny do pewnego czasu. Niestety, zmiana rozkazów w ich szeregach mocno ograniczyła moje badania. Dlaczego? Tak się złożyło, że dostaję co najwyżej rośliny lecznicze do tworzenia napojów uzdrawiających. Typowe. Powiedz, miałeś już styczność z alchemią?
Nie, ale czytałem coś o ziołach, gdy jeszcze mieszkałem na farmie. W takim razie za bardzo mi się nie przydasz ze stanu chemicznym. Nie chcę o tym słuchać. Ale możesz się dostarczać mi roślin. Mam nadzieję, że choć w tej materii okażesz się bardziej kompetentny. Żołnierze nie mieli bladego pojęcia, co zrywają. Często dostawam wyrwane z ziemi bulwy lub inne chwasty. Byli zbyt pochłonięci wykonywaniem swoich zadań, by przykładać wagę do roślin. A to przecież one w formie mikstur ratują im życie. Co mam dla ciebie zrobić? Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Na początek chcę się upewnić, że w ogóle wiesz, co zrywasz. Zdobądź dla mnie roślinę leczniczą, ziele lecznicze, korzeń, również o leczniczych właściwościach oraz trolle. Zapamiętasz? To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli tak, nie musisz mnie jak mówisz, czytałeś o roślinach. Oczywiście, niedługo wrócę. Lepiej zostać. Mam rośliny, bo zabrałem w sumie obok niego wszystkie. Nie chcę. Mam roślinę, które prosiłeś. Zapewne zwróciłeś uwagę na trolle. To rodzaj jagód, ale są o wiele rzadsze niż jej pozostałe odmiany. Jedzenie zapewnia szybki przyrost siły. To jedna z niewielu roślin, która nie ma żadnego stosowania alchemicznego. W przeciwieństwie do smoczego korzenia, z którego można utworzyć potężną miksturę. Tego najlepiej po prostu zjadać. Proszę, możesz się sobie zatrzymać. Dziękuję. Nikt mnie nigdy nie pytał. Opowiedz mi coś o roślinach. Nie mam czasu na wdawanie się w długie dysputy. O roślinach zapisano wiele tablic i ksiąg. Każda roślina posiada pewne właściwości. Mogą być one lecznicze, bądź poprawiać nasze zdolności psychiczne oraz fizyczne. Są również takie, które są szkodliwe. Nie każda roślina daje się do spożycia, ale można ją wykorzystać w inny sposób. Rośliny można ze sobą łączyć, pozyskiwać ich soki, odpowiednio przygotowane potrafią dać zdumiewające efekty. Tym właśnie się zajmuję. Bardzo złożona dziedzina wiedzy, wymagająca ogromnego doświadczenia oraz wyczucia. Wiele roślin można spożywać na surowo, ale to właśnie odpowiednie procesy alchemiczne umożliwiają spotęgowanie ich działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, odsyłam cię do lektury na moim popisie. O tym sądzę. Jak znalazłeś się w Wardii Lobosu? Ode mnie tego nie dostał. Cóż, jesteś dość ciekawski jak na robotnika, ale to dobrze. Mogłem. Zanim dostałem się do gwardii, służyłem w twierdzy Lorda Zoryntu. Było dokładnie. Pełniłem tak tam regularną służbę wojskową jako protektor, w wolnym czasie studiowałem stare księgi. Moja wiedza na temat roślin pozwoliła mi na objęcie funkcji asystenta goszczących tam magów. Owocem mojej współpracy z magami było zdobycie już zaawansowanej wiedzy na temat alchemii, jednak zamkowe mury przeprawiały mnie o ból głowy. Moją pasją były rośliny, natura. A trwająca wojna surowa obeszła się z tamtejszą przyrodą. Ziemie Zoryntu były coraz bardziej jałowe. Nie wiem, czy można być tego. Gdy twierdza obiegła nowina o planowanej ekspedycji Wielkiego Neptuna, wiedziałem, że to właściwy czas, by opuścić twierdzę. Zgłosiłem się na chodnika i tak trafiłem tutaj w roli badacza oraz wojskowego chemika. Mam nadzieję, że spokojem twoje ciekawość. Nic się w związku z tym nie zmieni. Jakie rośliny jeszcze można znaleźć w tej dolinie? Wierzę, że jest tu wszystko, o czym marzy prawdziwy badacz. Roślin tu z pewnością nie brakuje. Ta dolina tętni życiem, powietrze jest przesycone zapachem roślin. Czuję je nawet będąc w jaskini. To prawdziwa uczta dla zmysłu. Bogactwo tutejszej przyrody tworzy znakomite warunki na moje badania. Dlatego potrzebuję kogoś doświadczonego, kto wie jak odróżnić szczaw królewski od ognistej pokrzywy. I przy tym nie dać się pożreć dzikim bestiom, rzecz jasna. Na nieszczęście ich tu też tu nie brakuje. Jest coś jeszcze do zrobienia? Tak, teraz zrobisz kilka kremów na insekty. Cztery powinny wystarczyć. To najłatwiejszy przepis, wystarczy wymieszać i potem podgrzać. Będziesz potrzebować paru składników, które znajdziesz na tej liście. Jeśli czegoś ci brakuje, rozejrzyj się po mojej pracowni, ale nie dotykaj niczego innego. Oj, za późno, przyjacielu. No, wszystko tylko plotki. Dobra, regał na książkę jeszcze zobaczymy. Expik. Mikstury ma kieszenie składniki. Esencja mamy dwie ogniste pokrzywy. Ekstrakt oczywiście ogniste i many, eliksir, ogniste korzenie. Każda praca wykonywana przy stole alchemicznym wymaga zużycia mikstury. Przepraszam, menzurki. Ważenie każdej mikstury leśniczej czy przywracającej moc magiczną wymaga użycia specjalnych roślin. Najpopularniejszym z nich jest rdest polny. Ważenie każdej mikstury mającej stały i określony wpływ na ciało lub umysł wymaga użycia rośliny, najbardziej znanej jako krzczak królewski. Okej, okay, czyli plus jest taki, że dowiedzieliśmy się, że trolesty możemy od razu jeść, nie musimy ich kampić, tak jak w przypadku to było podstawowego tika, że do pewnego momentu. Najwyraźniej, no bo z tego co mówi alchemik, to tak po prostu nie może dalej być. Daje po prostu premię i tyle, że warto to jeść. Więc sobie od razu w szamie, mam 48 siły, to przepraszam bardzo. Oczywiste. Składniki na krem. Bagienne ziele, ciemny grzyb, zębate ziele, wosk. Wszystko jest możliwe. Bagienne ziele. Jeszcze raz. Bagienne ziele, ciemny grzyb, zębate ziele, wosk. Ludzie mówią różne rzeczy. Wosku ile mam? Było dokładnie tak jak mówisz. Ciemny grzybów mam sporo, zębatych ziele mam 6, bagienne ziele mam 7 też, więc nie ma problemu. Muszę mieć jeszcze 5 wosku, żeby zrobić 5 kremów. 1 dla Miguela, 4 dla alchemika. To jest podstawa.
Nie sądzę, że... Jeśli oczywiście znajdę wóz, którego wcześniej zbierałem, ale go za cholerę nie widzę. Mamy eliksir, w ogóle eliksir zręczności też możemy sobie łyknąć, to on jest kompletnie niepotrzebne, bo i tak nie będziemy pakować zręczności. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Gdzie jest wosk cholerny? To on smoła. Jest, on 6 wosków. No i pięknie, to możemy więcej zrobić tych... To przecież oczywiste. ...kremów. Przygotuj mikstury specjalne. Krem przeciw insektom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Okej. Mam 5 kremów przeciwko insektom. Teraz przydałoby się zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie... Trudno mi w to uwierzyć. Sprawdzić, ile mam. Mam nadzieję, że w ekwipunku mam te kremy. Nic się w związku z tym nie zmieni. Stara moneta to nie. Tak mi się właśnie wydawało. Srebrny pierścień, woski, jedna sztuka mi została. Mam 5 kremów, dobra. Zapiszę, chcę zobaczyć, czy oddam mu tylko 4, czy więcej. Mam własne zdanie. Przygotowałem krem. Dałem 4, świetnie. Czemu zobacz. Nie doszło to do mnie wcześniej? Proszę. Wyglądają dobrze. Szybko się uczysz, zupełnie jak ja. Weź tą paczkę i zadbaj o to, by trafiła do protektora Vito. Są tu mikstury różnicze dla wojska, w tym kremy, które przygotowałeś. Gdzie znajdę tego Vito? Tak. Znajdziesz go wewnątrz obozu przy stoisku. Sprzedaj dodatkowe zapasy naszym lepiej ludziom. Lepiej uważać, co się komu mówi. Tak dalej być nie może. Mogę zapytać realistycznie, ale... Mógłbym zatrzymać jeden krem do siebie? Naprawdę przykro mi, ale potrzebę jedną stanowią tutaj priorytet. Jeśli chcesz podobny krem, nic nie stoi na przykrocie, byś go sobie zrobił. Znasz recepturę. Może dowolnie korzystać z drugiego stołu alchemicznego, tylko patrzą jak później po sobie. I pięknie. Czyli jeden krem nam został, mamy paczkę. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Tak, jest krem? Jest krem, pięknie. No to w takim razie lecimy zrobić kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest zanieść krem dla Miguela. Będziemy mieli krem z głowy. Drugą rzeczą będzie pójść do Halida. Tam przy okazji po drodze i zaniesiemy właśnie dla tą paczkę. Hej! I tam dla Halida damy po prostu dwa skręty. Mam dla ciebie krem dla insekty. O, prosto z laboratorium biologa. Dzięki. Myślę, że twoja nowa fucha to już wystarczająca nagroda, ale weź te 20 złotych monet. Pięknie, 400 expo. Same expo warty swojej ceny. W ogóle mam level, mam 12 punktów nauki, mógłbym jeszcze w coś wpakować. Może by się faktycznie nauczyć okradania? Było dokładnie tak, jak myślę. Są to z Alistarem, nie mam nic do rozmowy. Pytanie, czy są to jeszcze coś jest do rozmowy, czy nie? Nie. Okej, okay, dobra, to lecimy dalej. Żal, biedaka. Zanim pójdziemy do obozu, skoczymy do Halida. Czyli żołnierz, to nas nie interesuje. Oczywiście klasycznie zapiszmy w razie, gdyby coś się spieprzyło. Halid! Spójrz, mam tu dwa skręty. Skąd ty je bierzesz, co? Podkładasz się komuś, czy jak? To chcesz je, czy nie? Dawaj, ale się myślisz, że dzięki temu skórasz u mnie jakieś względy, to się mylisz. Jeden co zrobię, to dam ci kilka złotych monet. Właśnie o to mi chodziło, dzięki. I pięknie, 40 złotych. Możemy powiedzieć Lamarowi, że Halid otrzymał dwa skręty. I teraz spróbujemy wejść do tego cholernego obozu. Pytanie, czy zaraz mnie nie opluje koleś znowu. Odsunąć się! Ty tu nie wejdziesz! Mam tu paczkę dla protektora Vito. Żadna kanalia nie wejdzie do środka bez zgody na wzorcy Santosa. Uciekaj stąd! Ech. To muszę iść do Santosa. I przekazy do Lamara zajrzymy. Tak dalej być. Mam nadzieję, że Santos powie, że no spoko, możesz iść, a nie, że będę musiał jeszcze mu odwalić jakąś fuchę za nim życie. Chwila! Santos. Lordzie, muszę wejść do obozu, mam tu paczkę mikstur, biologa dla niejakiego Vito. Żaden niewolnik nie przekroczy wejścia do obozu! Zostaw tę paczkę u strażnika, on się nią zajmie. Dlaczego żaden niewolnik nie może wejść do obozu? Bo ja tak powiedziałem, od pomniejszych prac w obozie mam robotników. Okej, okay, no to już możemy od razu oddać tu w sumie paczkę strażnikowi, żeby nie było. Nie chcę ich pójść do tylko robotnicy rzygowi oddziału mają tam wstęp. No dobra, no to zostawimy. Najwyżej powiem alchemikowi, że zostawiliśmy mu strażnika. Mam nadzieję, że nas nie opluje. Ale inaczej tego nie można zrobić. Odsunąć się, ty tu nie wejdziesz, kosycznie. Dobra, nie gorączkuj się. Skoro nie mogę wejść, to sam przekażesz Vito to paczkę. Tak zrobię, a teraz wynocha. No i gitara. No, mam nadzieję, że Bielok nie będzie miał mi tego za złe. Bo jeśli zacznie się jeszcze do mnie rzucać, to sorry, ale nie wiem, w jaki inny sposób można było zrobić tego questa. Zejdźmy na dół do Lamara. Powiedzmy mu, że przekazaliśmy mu skręty.
Dałem Halidowi dwa skręty. Dobra, to teraz trzeba poczekać, aż się ulula. Nie potrzebuję już twojej pomocy. A gdzie moja Lola? Wróć jutro, to coś ci sypnę. Do tego czasu powinien załatwić sprawę. W sumie... A naucz mnie okradania innych. Zapomnij o tym, jesteś zbyt niezdarny. Potrzebny zręczność, albo nic z tego nie wyjdzie. Naprawdę? To ile ja muszę mieć zręczności, żeby tego nauczyć? Teraz się stałem, czy w ogóle jest sens się uczyć zręczności w takim razie. Realistycznie, żeby okradać, może i by było warto, ale z drugiej strony... Hej! Nie, może się to przemyślę. Hej, ty! Pracy. Okej, z wami już nie porozmawiam. Skoczysz na szybko do biologa. Powiem mu o tym, że... przekazałem paczkę strażnikowi. Zobaczymy, czy nas przy okazji znowu nie opluje. Nie rozumiem w ogóle, czym on cię tak przejmie. Skoczymy potem do... Wszyscy uciekali jak zające. Hej! Dałem paczkę. Czy Vito coś mówił? No cóż, nie wpuszczono mnie do obozu. Dałem więc paczkę strażnikowi przy wejściu. Dlaczego? Przecież kazałem, byś oddał ją Vito. Nazorca Santos nie chciał mnie wpuścić do obozu. Kazał zostawić ją u strażnika. Nie rozumiem. Dlaczego nie chciał cię wpuścić? Zazwyczaj robotnicy mają tam wstęp. Przecież jasne. Jestem traktowany jako skazaniec. Nie wpuszczą mnie do środka. Jeszcze więcej. Skazaniec? To diabła. Dlaczego przystąpi do mnie niewolnika? Nic z tego nie rozumiem. Santos wręczył mi tabliczkę z zielonego kamienia. Najwyraźniej nie potrafił znaleźć nikogo lepszego. Staram się o uniewinnienie, by móc pracować dla ekspedycji jako wolny człowiek. Nie jestem jak inni skazańcy. Pochodzę z farmy. Ludzie gadają. Przydam się tu bardziej, jeśli zyskam te same prawa, co zwykli pracownicy. Mógłbyś mi pomóc? W rzeczy samej, ale dlaczego miałbym mnie interesować twoje uniewinnienie? Powinien być mądrzejszy. Bo przyniosę ci każdą rzecz, jakiej zażądasz? Mniemam, że trafiłeś tu tylko tymczasowo. Za jakiś czas przyszło mi kogoś odpowiedniejszego do pomocy. Ludzie gadają o tym. Poza tym, znalezienie roślin, które naprawdę mnie interesuje, wymaga zapuszczenia się w głąb dziczy. Nie wyglądasz nawet na kogoś, kto przeżyłby tam 5 minut. Trzeba uważać, co się komu mówi. Okej. To jak mogę cię przekonać, że mieliśmy tu czaszkę? Poddaj mnie próbie. Czemu dowiaduję się o tym? W istocie, twoje intencje są motywowane tylko chęcią wyzwolenia się z potężna, jakie zostało ci narzucone. Nie dlatego, że posiadasz umiejętności, które pozwoliłyby na znalezienie rzadkich roślin. Naprawdę? Nie możesz nawet opuszczać obozu, zapomnij o tym. Nie wiem, czy można być tego pewnym. To jak mogę cię przekonać? Przykro mi, chłopcze, ale nie mam czasu zawracać sobie to po głowę, mam zadanie do wykonania. Jedynie cud mógłby sprawić, że zmieniłbym zdanie, a ten cud nosi nazwę... pewnego magicznego grzyba, nazywa się Fantom Niebieskim. To mam jednego. Ale z racji tego, że na pewno nie uda ci się go znaleźć, no cóż, żałuję, że nie mogę ci pomóc. Zawsze jednak możesz tu wrócić i pomóc mi rzeczynami, gdy uzyskasz ułaskawienie. Mam Fatoma Niebieskiego. Czy to o tego grzyba ci chodzi? Niewiarygodne! Skąd to masz? Nareszcie możliwe zbadać jego magiczną naturę. Możesz mi teraz uzyskać ułaskawienie? Naprawdę? Oczywiście, ale mów! Mów, gdzie znaleźć tę roślinę? To musiało być bardzo niezwykłe miejsce. Przykro mi, ale nie pamiętam. W moim życiu działo zbyt dużo. Wielka szkoda. Legendy głoszą, że te grzyby występują tylko w miejscach, w których ma dojść do magicznych anomalii. Bądź jakiejś tragedii. Aha, chyba właśnie sobie przypomniałem, gdzie się na niego natknąłem. Tak? W środku dżungli w jaskini ze złotem. To tam zaatakowali nas bandyci i dwóch moich przyjaciół przypłaciło wyprawę życiem. Naturalnie. W końcu i tak go oczywiście. Następnie zjawili się tam żołnierze i zabili bandytów, a mnie odprowadzono do kopalni. A więc to prawda. Nie mam cienia wątpliwości, że tak właśnie było. Na czym więc ma polegać twoja pomoc? Musisz zrozumieć, że to nadzorcy podejmują najważniejsze decyzje. I to do nich należy ostatnie słowo. Mogę spróbować skłonić Lorda Santosa, by udzielić rozgrzeszenia. Bałem się jednak, że zbieranie roślin nie będzie wystarczającym powodem, by cię uniewinnić. Musisz udowodnić, że będzie z ciebie coraz... o wiele większy pożytek niż gdybyś był skazańcem. Jak twoje stosunki z Hiago? Jeśli on stawi się znowu, twoje szanse wzrosną. Pięknie, no to mamy załatwione poparcie po prostu od biologa dla Santosa. Teraz trzeba załatwić sprawę z Hiago. Pytanie, czy on będzie w ogóle chciał ze mną gadać na ten temat. Ostatnio tak może zbytnio się do mnie przyczepiał o to, jak go pytałem co każdym razem o ułaskawienie. Hej, ty! Teraz zrobimy mu sobie dużo rzeczy. Możemy porozmawiać? O co chodzi? Jesteś głodny? Powiedz mi, co muszę zrobić, byś zgodził się pomóc mi uzyskać uniewinnienie? Chłopie, czy ty nigdy nie przestaniesz z tym gównem? O wiele bardziej przydam się wam jako wolny człowiek, który ma prawo opuszczać obóz i któremu można zaufać. Przecież wiadomo, że od razu dałbyś stąd nogę. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mam tu rachunki do wyrównania. Nie odejdę stąd, dopóki nie wyjaśnię pewnych spraw. Jakie rachunki? O czym ty pleciesz, człowieku? Ty co, nie uważasz, że o tym nie A ten cały czas tylko jej pije.
Rozmawiałem z biologiem. Potrzebuje mnie, bym zbierał dla niego rośliny. Wstawi się za mną, jeśli mi pomożesz. Wykorzystałeś nadarzającą się okazję, co? Biolog traci asystenta. Trzymam się od tego. Sorry. Sam pomyśl. Chętnie zajmę się każdym zajęciem. Udowodniłem też, że można na mnie polegać. A może jesteś bardziej przebiegły niż po tobie widać? Nieważne. Coś mi głowa dzisiaj pracuje na wolnych obrotach. Zrobimy tak. Do jutra się nad tym zastanawia. Ty masz misję wagi królewskiej. W magazynie zaległy się paskudne robale. Idź i wytęp to cholerstwo co do jednego. Łapiesz? Nie wiadomo już, komu można ufać. Pytanie, co to za robale? Słyszę o tym po raz pierwszy. Chrząszcze. Myślałem, że coś większego. Okej. Jeszcze słyszę jakiegoś pajaca. Na górze pewnie, co? A nie, tu z tyłu jest, ale na górze też jest jeden, dobra. Tak strategicznie poustawiamy te chrząszcze. Mięso z chrząszczy zbierzemy, bo możemy robić zupki. Tu jest jeszcze jeden chrząszcz. Git. Mam nadzieję, że to wszystkie. Oczywiście klasycznie zapiszę sobie przed dodaniem tego questa, bo w tym modzie zauważyłem, że jeśli coś się zepsuje w questie, to niestety albo dostaje się mniej expa, bo się nie dostaje w ogóle całkiem nagrody. Kiego? Zabiłem wszystkie robaki. Z zaworkami też patrzyłeś? Oczywiście. W porządku, tu masz coś na ząb. Tak jakby mnie to co. No i dobra, no to teraz tam pozostaje tak naprawdę nic innego, jak pójść się w Chinkę do rana. I ogarnąć trzeba będzie Tiago i zobaczymy, czy właściwie w sumie uda się coś uzyskać z tym uniewinnieniem, czy nie. To z drugiej strony chyba. Nie potrzeba. Nie pięknie, full HP. Kim mamy do rana? Trzeba zdecydowanie. Jest godzina 8. Napiszmy na 6 klasycznie raz jeszcze. I teraz idźmy do Hiago. I oczywiście skoczymy do Lamara, bo mówi, że mamy przyjść następnego dnia. Co do mojego uniewinnienia. Przedyskowałem twoją sprawę. Rzeczywiście, jako robotnik byłbyś bardziej przydatny. Santos wie już o tobie, ale nie idź do niego, zanim wszystko się nie wyjaśni. Pójdź najpierw do biologa. Ma ci coś do powiedzenia. Pięknie. Nareszcie, może nie będę skazańcem. Ale zobaczcie, rangę już mam robotnika niby. Czyli tak jakby już gra sama wyczuła skrypty. Interesujące. Dobra, pogadajmy jeszcze z Lamarem na temat Hilgada? Jak sytuacja? Halida. Zdobycie klucza nie było zbyt trudne, ale z obrobieniem kufrów muszę nieco poczekać. I chcesz więc po cichu opróżnić zawartość skrzyni, a potem dać nogę? Nie dam się wykiwać. Chcę dostać swój udział, tak jak obiecałeś. Nie zamierzam cię szukać, jestem uczciwym złodziejem. Po prostu jeszcze jest zbyt wcześnie na ogłoszenie tych skrzynek. Ale jeśli tak bardzo ci się spieszy, to umówimy się inaczej. Sprzedam ci ten klucz za, powiedzmy, 250 sztuk złota. To cholernie dużo. Cholernie dużo to może być w tym składowisku, dlatego albo płacisz, albo sam palę te skrzynki w dowolnym momencie. 380 sztuk złota. Realistycznie można by było kupić i spróbować w jakimś momencie to zrobić. Dobra, dawaj. YOLO. Proszę bardzo. Dobra. Mamy kluczyk. Nie kończymy dokładnie? Do składowiska po prostu. Okej. Niby to było sporo siana, ale z drugiej strony zawsze możemy sprzedać jeszcze itemy jakieś. Mamy sporo itemów tak naprawdę na sale. Możemy bryłki złota sprzedać wszystkie. Broni pełno. Zawsze da się jakoś odzyskać. A co ciekawostka, to warto by było za chwilę właśnie to zrobić. Panie biologo. Chciałeś mnie widzieć? Tak. Ja i Hiago rozmawialiśmy wczoraj na sensorcu. Znowu mi sam dialog im pominął się. I co powiedział? Jakiś czas temu wysłano stąd konwój wraz z naszym posłańcem. Miał zwerbować nowych robotników dla naszej ekspedycji. Konwój bezpiecznie dotarł do Asterii. Niestety podczas dalszej wędrówki posłaniec przepadł gdzieś razem z chłopami. Nie jest jasne, co się dokładnie wydarzyło. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wkrótce się tu pojawią. Kontynuując. Ekspedycja potrzebuje rąk do pracy. Rąk nieskambionych nieprawymi uczynkami. A ty nie jesteś przecież bandytą. W końcu to cała sytuacja w jaskini, o której opowiadałeś. Roślina, którą tam znalazłeś. Skazencom nie może powierzyć
Nie można powierzyć zbyt odpowiedzialnych zadań. Większość z nich to nie nadający się do współpracy szubrawcy. Nie będę przedłużał. Idź do nadzorcy Santos, on wyjaśni ci resztę. Tylko uważaj na słowa, to nerwowy człowiek. No i witamy w naszej ekspedycji. Pięknie. Ciekawe, czy się odpali już kolejny rozdział, czy... Słyszałem coś innego. Bo będąc tak naprawdę robotnikiem, automatycznie otrzymujemy dostęp do kilku nowych NPC-tów. Bo tamten typek nie mógł sprzedawać nam broni, bo byliśmy skazańcami. I powiedział, że możemy mieć problem, jeśli właśnie będę... Miałby problem po prostu, jeśli by sprzedał nam coś. Więc to ty jesteś tym skazańcem, który wypracował sobie wolność. Zostaniesz uniewinniony, ale pod jednym warunkiem. Przez jakiś czas zostaniesz w dolinie, będziesz pracować na rzecz naszej ekspedycji. Niech będzie. Zatem od razu jesteś wolnym człowiekiem. Twoje przeszłe występki zostają ci zapomniane. Oto dowód twojej wolności. Noś tą tabliczkę zawsze przez sobie. Daje ci ona również prawo poruszania się po tych terenach. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Od teraz za swoją pracę możesz otrzymać wynagrodzenie. W tej sprawie zgłaszaj się do Hiago. Ponownie to on będzie za ciebie odpowiedzialny. Jakieś pytania? Czy ja też mogę teraz wejść do obozu? Do tego prawo mają jedynie członkowie oddziału i robotnicy, którym osobiście udzielę pozwolenia. Prędzej czy później jednak ty też będziesz tam potrzebny. Mamy niedobory pracowników. Ostatni transport nie przebiegł pomyślnie, dlatego nawet nasi protektorzy zostali zaangażowani do prac robotniczych. Chętnie ich zastąpię, co jest do zrobienia? Sporo pałasz takim entuzjazmem. To powiedz strażnikowi, żeby cię wpuścił. W środku poszukaj handlarza Solomona, potrzebuje pomocy. I pamiętaj, wewnątrz obozu nie wolno ci wałęcać się w pobliżu wojskowych namiotów, ani przeszkadzać naszym ludziom, rozumiemy się? Nie spapraj szansy, którą dostałeś. Gdzie mogę zdobyć lepszy ekwipunek? Porozmawiaj z Fładem, magazynuj różne graty, może znajdzie coś dla ciebie. Pięknie. Czy to się kiedykolwiek Czyli zmieni? Mamy awans. Tutaj nie ma sensu w sumie. Dobra, to teraz tak. Pierwsza rzecz, jaką przydałoby się zrobić, to będzie na pewno pójście do Hiago, zobaczyć, czy ma coś nam do powiedzenia. Naprawdę sądzisz? Hej! Zadowolona gęba wolnego człowieka, nie musisz nic mówić. Nie wiem dlaczego, ale cieszę się, że nie jesteś już skazańcem. Teraz może ci powierzysz bardziej odpowiedzialne zadanie. No zaraz to sam też powiedział, że mogę od teraz dostać od ciebie wypłatę. Jasne, ale najpierw to ty trochę popracuj, co? Pokaż, że nie na darmo zawracają sobie głowy w twojej sprawie. Jest coś nowego do zrobienia? Palisada. Się rozwala. Co trzeba zrobić? No naprawić, przecież nie obsmarkać porannym gilem w taki sposób, jej do kupy nie skleisz. Leć po młotek i do dzieła. Zabij te pale porządne gwoździami, tylko bez fuszerki, bo zrzeźbię ci z wypłaty. Skąd to są gwoździe? Hej, trochę samodzielnego myślenia, chłopcze. Nie będę cię ciągle niańczył. Kto w obozie para się żelastwem? Masz dziś nadzwyczajnie dobry humor. Liczę, że jako robotnik odciążysz mi choć trochę z moich obowiązków. Ale jeśli wszystko trzeba ci będzie wskazywać palcem, to i wkrótce pożałuję, że się za tobą wstawiłem i będę smutny. Nadążasz, chłopie? No, to rób tę palisadę. O teraz przychodź do mnie tylko jak już wykonasz powierzoną robotę do końca. Okej. No to teraz będziemy bawić się w murarza, stolarza i tak dalej. Ale mamy dostęp do obozu. Nie mówię przecież nic. Carlos, daj mi gwoździe, przyjacielu. Potrzebuję gwoździ na naprawę palisady. Weź te 20 sztuk, powinno śmiało wystarczyć. Pięknie. Mamy młotek w ogóle? Mamy młotek. A jeszcze na szybkości bym poszedł zobaczyć, czy Miguel ma coś do powiedzenia może. Hej! Przecież pewnie i nie. No, raczej nic się nie zmieni. Choracy pewnie też nie, nie? Dokładnie. A Balor? Hej! On tak pluł ostatnio na mnie. Ne. Dobra. Lecimy, klepniemy palisadę. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Okej, ale w jaki sposób miałbym to naprawić? Nie mam żadnej animacji. Chyba, że nie z tej strony? Okej, naprawiłem palisadę. Jeśli chodzi o naprawę palisady, że będziecie mieli z tym problem. Zobaczcie, przy palisadzie mamy takie tutaj narożniki takie drewniane. Musicie prosto do nich podejść kilku lewe myszy i macie potem dialog napraw. Po prostu się nie podświetlają one w żaden sposób, nie ma żadnej nazwy nad nimi, dlatego nie wiedziałem po prostu, że trzeba to kliknąć. Tutaj macie jeden, po tej stronie jest jeden, zobaczcie drugi tutaj. I po tej stronie macie dwa chyba też. Tu jest jeden i tam jest drugi, jak widzicie.
to musicie po prostu kliknąć na każdym z tych po kolei nacisnąć napraw i teraz już możecie oddać questa do Hiago. Tak jeśli byście mieli z tym problem po prostu. Nic się w tej sprawie. Naprawiłem palisadę. Nie rozwali się, gdy pierwszy lepszy człowiek oprze się o nią rękę? To dobrze, dajcie znać, jak pojawi się coś nowego. Co z moją zapłatą? Jaką zapłatą? Przybiłeś parę gwoździ, już myślisz, że czeka na ciebie sakiewka? Zaraz ocenimy, co udało ci się do tej pory zrobić. Dobra, czyli tutaj na razie nic nie osiągniemy. Możemy iść wyżej. Słyszę o tym po raz. Skoczymy do Fuada. Powinien być mądrzejszy. I zobaczymy, co Fuad ma nam do powiedzenia. Mniej tak nikt nie. Chciałem jeszcze zobaczyć, czy już mogę pogadać przez Deinarem. Dalej nie, czyli pewnie on będzie jako NPC do kolejnego questa. Z Jana możemy sprzedawać rzeczy. I wydaje mi się, że możemy posprzedawać już te bronie, których używać raczej nie będziemy. Tak naprawdę po co nam one? To Jidę możemy sprzedać. Nóż myśliwski. Jakby było mało problemów. Pałkę kopacza. Ale kilofów w ogóle mam. Jeden zostawię sobie. W razie W. Mała kosa, jakieś młotki. Wszystko będziemy sprzedawać po prostu u Jana, żeby w razie czego móc wrócić i odkupić, jeśli będzie taka potrzeba. Pogrzebacz, 8 lag. Łuk na razie zostawimy, może jeszcze tu zręcznie jakoś wbije po prostu za jakiś czas. Kuszy dziwne, że w ogóle nie znalazłem. Łachy skazańca. Kamienny glejt. Jeszcze otwórzmy na razie ten sklep, chcę zobaczyć coś na szybko. Zwoje są tanie, ale też mogą się do czegoś przydać, więc na razie je zostawię. Cały złom, żelastwo możemy w sumie sprzedać chyba, nie będą nam potrzebne. Dobra, bardziej czego będzie można po prostu kupić od niego rzeczy. A z Alistarem możemy teraz pogadać, też nie ma dla nas niestety dialogu. Pral teraz można sprzedawać. Możesz mi też sprzedać? Słyszałem, że udało ci się walczyć wolność, dobrze. Teraz chętnie z tobą handluję. Przyjrzyj się moim cackom, na pewno coś się zainteresuje. Jezus Christ, jaki ty masz rzeczy, kumplu. What? Masakra, zobaczcie. Co to za miecz, rapier? 135 zręczności, naprawdę? Broń jednoręczna sieczna. Siła 142. Masakra, jaki ty masz bronie, kumplu. Na żadną broń to na razie to ja nie mam w ogóle tego. Siły potrzebnej. Jezus Christ, trzeba będzie siłę podbić chyba. Ale no, powiem pral. Całkiem sympatyczny ekipunek. Płat. Lord Santos powiedział, że mogę od ciebie dostać ekipunek. Jasne, Lord Santos powiedział, że skazańcy mogą ode mnie dostać ekipunek. Pokaż kamienny glejt. Santos cię ułaskawił? Jak widać, tak? No dobra, mów czego chcesz. Potrzebuję lepszego pancerza. Masz coś ciekawego? Mam tu używany strój miejskiego organizatora, jeśli jesteś zainteresowany. Wziąłem ci go za 600 sztuk złota. Ale gdybyś chciał coś ciut lepszego, to jeszcze jest ten stary pancerz pod zabitym kurierzy z północnych kresów. Ile za niego chcesz? Pomyślmy. Trzymałem go tu długi czas. Takie trzymanie sporo kosztuje. Sprzedam ci go za 1000 sztuk złota. To cholernie dużo, nie masz tyle złota. A co mnie to obchodzi? Jeśli ładnie poprosisz, obniżę cenę do 900. Aaaa! No boję się, że zaraz, jak mu powiem, że to wciąż za dużo, to zaraz mnie opluje. Spróbujmy, jolo. Nie będę się to tyle gdzie i zabierę pancerz. Pancerz musi być w kiepskim stanie, skoro leży tu od dawna. To znajdź sobie lepszy. Co powiesz na 600 monet? Chyba żartujesz. Ostatnie to moje... 800, to moje ostatnie słowo. To wciąż za dużo. To po całym w dupę, teraz co? Wiedziałem, że tak będzie. Zaraz, gdzie tu mamy save ostatniego? Czyli możemy stargować maksymalnie do 800. Nadal dużo, nie wiem skąd tyle złota wziąć. Oczywiście spróbuję to zrobić za jakiś czas. O Jezu, teraz muszę znowu wszystko sprzedać. Dobra, tu mamy już możliwość handlu. Pytanie właśnie, zanim w ogóle do tego przejdę, zapiszmy, bo zobaczymy, czy jak powiem mu, że zgoda i nie wezmę od razu tego od niego, to zaraz się nie przyklei do mnie. Okej. To wciąż za dużo. Musi leżeć od dawna. Co powiesz, no 600.
800, zgoda. Dobra, no i pięknie, mamy 30 broń, 20 strzały. Bryłki złota. Zobaczmy, ile czy to w ogóle klucz ma w ręku. Co powiesz, to 7? I znowu to samo. Jaki z niego najgorszy handlarz? Jesus Christ. Będę musiał się targować z nim cały czas. Zobaczymy, czy mogę jeszcze podbić lekko stawkę. Może na 6? Mam bryłki złota. Nie, chyba jednak zostawię dla siebie. Jak sobie chcesz. No to nie, no to więcej jak za 5 nie wezmę. Dobra, umowa stoi. No i pięknie, 380 sztuk złota. Mam 700 złota. Realistycznie mógłbym kupić ten pancerz już. A, tylko czy warto? I zaraz. Czemu nie mogę niego pancerza kupić już? Co się stało? Chwila. Co jest? Coś zepsułem chyba, ty. Bo to jest wcześniejszy save chyba, cholera jasna. Ten to jest save dobry. No to bym się tutaj wklecił. Ta, to jest ten save dobry. Dobra, jeszcze raz. Umowa stoi. Interesuje, czy jeszcze bryłki. Level wbijam, wow. Okej. Pokaż kamienny glade. Potrzebuję pancerza lepszego, nie masz coś ciekawego. To wciąż za dużo. Leży od dawna. Co powiesz na 600? Zgoda. Dobra. No i teraz tak. Zapiszmy sobie na 5 może na razie. Pójdźmy do tego Jana. Chociaż zobaczmy, czy nie dostanę więcej uprala, ale chyba nie. To chyba nie ma aż takiej różnicy, u kogo sprzedaję, nie? Teraz mam mniej złota, bo w sumie wydałem na naukę, to i tak chyba nie zbiję teraz tego. Tak, możemy to sprzedać tak czy siak, bo to nam się nie przyda. Okej. Nie, czy dwuręczną możemy sprzedać, bo i tak dwuręczną bronią nie będziemy walczyć. Czy jest coś jeszcze bardziej wartościowego, które mam na sprzedanie, mogę mu sprzedać śmiało, bez problemu? Chyba na razie nie. To mogę mu oczywiście obchnąć. Dobra. Na razie w sumie tyle. Możemy zapisać. Bo i tak nie mamy złota, żeby to zrobić. Prawdopodobnie dałoby się jakoś ogarnąć to złoto jeszcze. I mean, ciekawi mnie, czy jeśli bym teraz otworzył ten kuferek, raczej się przyczepił do mnie, nie? Nie? Okej. Okay. Bryłki złota, stara moneta złoto. No to w sumie zostałem, że tak powiem, wyciłany na hajs. Myślałem, że więcej rzeczy tam będzie. No tej bryłki tutaj też nie poniesiemy. Złoty, no! Niestety. Bo że dałoby się jakoś z drugiej manki to zrobić. No trudno, straciliśmy hajsy. Bo kupiłem klucz za 250 w sumie. Dałoby się jakoś... Nie. Też już od razu wstaję i... Złodziej, czekaj no! Ajajajajaj, no to kiepsko, strasznie słabo. Tu mam jakieś bryłki złota jeszcze. Tu jeszcze w ogóle kuferek jest. A mogę go otworzyć? Czy też się na mnie rzucą? Mogę też go otworzyć, okej. Wow! Czyli jednak było warto. Język to pielca, 45 siła, 1 do walki jednoręczną i dużo bryłek złota. Ej, nie, to warto było w sumie. Sam miecz byłby drogi. Hej, coś tu się ostatnio za dużo kręcisz. Szukam grzybów i roślin. Mam cię na oku. Uh,
Ale co trzeba podejrzewać? Lepiej nie pokazywać się przy nim zupem z tych skrzyń. Aha, okej, okay, dobra. Czyli po prostu miecza nie mogę przy nim zakładać. Muszę pamiętać, żeby zakładać ten miecz kiedy indziej po prostu. Ale dobra, nie ma problemu. Fuat. Interesuje cię jeszcze bryłki złota. Kolejne 700 expa, ale to jest fajne, bardzo dużo expa dostajemy za to. Dobra, i wydaje mi się, że możemy kupić ten pancerz w sumie. Stary pancerz posłańca. Jak on teraz wygląda? Ej, kozak! Fajny. Dobra. Lord Santos wspomina też, że mogę dostać ciebie broń. Jeśli masz do złota, to na pewno dla ciebie coś znajdę. Powiedział, że masz mi dać jakąś broń. Miałem zapłacić tylko za pancerz. Co takiego?! Moje obowiązki obejmują takie prace poza obozem, a tam jest teraz niebezpiecznie. Pff, to po prostu to niebywałe. Dobra, wybieraj tylko szybko, bo zaraz się zdenerwuję. Młotek bitewny, miecz jednoręczny. Wręczny kostur sędziego. Szpada. Zapisałem chyba, nie? Albo i nie, cholera, nie pamiętam. Szpada, jeśli byłaby wręcz, to byłby dramat. Młotek bitewny. 68 obrażeń. Zobaczmy szpadę. Niech cię szlak, ta szpada była trochę warta. Bierz i wynoś się. Zręcznościowa broń. Nie. Jest wartość wysoka realistycznie, czyli można było. O ile będzie chciał w ogóle za to szpadę? 40 pewnie, bo to jest 10%, nie? 36. Tak trochę okam dupę w sumie. Zaraz. Jak tam z save'ami? Gdzie mam tego save'a ostatniego? Tak, mam już po armorze. Dobra, jeszcze raz. Kostur na pewno się nie przyda. Młotek bitewny albo zużyty miecz jednoręczny. Młotek bitewny, sprawdźmy. Zabieraj go i spalaj! 58 siły. Nie wiem, czy przypadkiem młotek bitewny nie będzie za krótki. Dobra, niech będzie młotek bitewny. To i tak nie jest coś super tragicznego. Nadal powinno działać tak jak trzeba. Dobra. Ale to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Na razie.